W Polsce jest ponad 100 tysięcy porzuconych psiaków, a schroniska borykają się z wieloma problemami, takimi jak przepełnienie, brak funduszy na leczenie czy karmę. Fundacja Sarigato powstała ponad 4 lata temu, by w ramach akcji Karmimy Psiaki popularyzować świadome adopcje i pomagać bezdomnym zwierzętom. Jako największa tego typu inicjatywa w kraju, na stałe wspiera 16 schronisk. Jednym z celów akcji jest dotarcie do jak największej liczby osób z informacją o problemie bezdomności zwierząt. Tylko jak to zrobić, kiedy ludzie najchętniej pomagają dzieciom, osobom chorym lub starszym? Wiedzieliśmy, że musimy stworzyć coś oryginalnego, ale zarazem prostego w użyciu. Aby przyciągnąć uwagę, potrzebny był nietypowy pomysł. Karma wraca. Zaprosiliśmy użytkowników Facebooka, Instagrama i Twittera do publikowania selfie z 3 hashtagami. Za każde zdjęcie nasz partner przekazywał pełną miskę karmy dla psiaków ze schroniska. Za cel przyjęliśmy nakarmienie 6254 psiaków. Dzięki wykorzystaniu mody na selfie dotarliśmy do ponad 6 milionów osób, nie wydając ani złotówki na promocję czy płatne zasięgi. W pierwszym tygodniu akcji pojawiło się niemal 7 tysięcy wypowiedzi z hashtagiem Karma Wraca. Nakarmiliśmy założoną liczbę psiaków, a dla 22 podopiecznych znaleźliśmy nowe domy. Karma Wraca była szeroko komentowana w mediach. W kampanię zaangażowało się wiele znanych osobistości, z którymi wspólnie udowodniliśmy, że pomaganie może być przyjemne.